Ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym w Polsce jest tak jak ze służbą zdrowia: praktycznie nie ma prewencji. Podejmujemy działania w momencie, kiedy jesteśmy ciężko chorzy lub umierający. E, I tak mamy do czynienia w, e, z całkowitym brakiem prewencji poprzez to, że w 2007 roku zniszczyliśmy system ocen oddziaływania na środowisko w stosunku do inwestycji. Emitujących promieniowanie elektromagnetyczne. Pogłębiliśmy sytuację kolejną zmianą przepisów w tym zakresie w 2010 roku, zaprzeczając jednocześnie prawom fizyki w tych rozporządzeniach, co jest zresztą bardzo ciekawą koncepcją stanowienia prawa. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć śmiało, że 99% stacji bazowych telefonii komórkowych nie podlegają. Ocenie, czyli nie mamy prewencji. E, opieramy się na danych przekazywanych przez operatorów. To samo jest w stosunku do systemu monitoringu. System monitoringu realizowany, państwowy system monitoringu realizowany przez e, Wojewódzkie Inspekcje Ochrony Środowiska, można powiedzieć wprost, że jest fikcją. W dużych miastach to jest 15 punktów pomiarowych, w województwie to jest 25 punktów. Pomiarowych, wcale nieodpowiednio reprezentatywnych dla tego terenu. W efekcie praktycznie nie wiemy nic. Jak wygląda rozkład promieniowania elektromagnetycznego w obszarze dużego miasta, w którym jest cała masa źródeł takiej, tak, tego typu promieniowania? Nie dość tego. Nie wiemy wielu rzeczy na temat samych tych urządzeń. Nie mamy kluczowych danych, które pozwoliłyby chociażby. W sposób obliczeniowy przewidzieć rozkłady pól i przyglądnąć się tym miejscom, w których mogą nastąpić kumulacje. W związku z tym można powiedzieć śmiało, przy dzisiejszym trybie postępowania i zasadach oceny narażenia obywateli w Polsce na promieniowanie elektromagnetyczne nie wiemy nic. Niemiecka firma y, telekomunikacyjna, która również w Polsce. O, jest. W tamtym roku, wydając instrukcję routera Wi-Fi, wpisała wprost, że ten router nie może być w pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci, ponieważ pole jest szkodliwe. Jest to wprost napisane. Na stronach francuskiego operatora jest napisane wprost, że kobiety w ciąży nie mogą. Przebywać, czy urządzenie musi być oddalone od brzucha ciężarnej. Co zresztą potwierdziły ostatnie badania z końca roku, gdzie wzrost poronień u kobiet narażonych na promieniowanie wzrasta trzykrotnie. Kłopot polega na tym, w ocenie szkodliwości i stopnia zagrożenia tego promieniowania wielkiej częstotliwości polega na tym, że ono działa w bardzo różny sposób na różnych ludzi. Problemy zaczynają się średnio po 10 latach. I w zasadzie później zaczyna się ta lawina nadwrażliwości elektromagnetycznej, coraz szybciej, coraz szybciej toczyć, aż do takiego momentu, z którego już nie ma tak naprawdę odwrotu. Mówimy tutaj o takich zjawiskach, które być może ludzie już w tej chwili każdy na sobie może y, y, zaobserwować. To jest rozdrażnienie, y, problemy ze snem, y, y, brak koncentracji, y, poirytowanie, pobudzenie. W dalszej fazie zaczynają się na przykład problemy skórne, a później to przeradza się w różne problemy onkologiczne i tak dalej. Są dwie grupy ludzi, które są szczególnie wrażliwe na promieniowanie. Dzieci i osoby starsze. Urząd Miasta Krakowa od kilku lat próbuje y, samodzielnie problem pól elektromagnetycznych rozwiązać. Jesteśmy po dwóch międzynarodowych konferencjach i tutaj możemy po pierwsze potwierdzić te y, bolączki inspekcji zarówno sanitarnej, jak i ochrony środowiska, że mają za mało etatów, są niedoposażeni, te pomiary są czasami czystą fikcją, y, chwilowe pomiary w danym miejscu przez firmy akredytowane, ale Muszę zwrócić uwagę, że mieszkańcy, czy na przykład dyrektorzy szkół, zwracając się do inspekcji sanitarnej z prośbą o pomiary, często odmawiają tych pomiarów, posługując się pomiarami samych operatorów. No, takie sytuacje są niedopuszczalne. Kłopot z systemami pomiarowymi dotyczących... Obejmującymi pomiary pola automatycznego, polega oczywiście na tym, że same te pomiary same są w sobie dość trudne do realizacji dość wymagające, a przy okazji wszystkie systemy transmisyjne, które wykorzystywane są współcześnie we współczesnych systemach telekomunikacyjnych, są systemami kodowanymi, wykorzystującymi nie bezpośrednie transmisje częstotliwościowe w zakresie radiowym, tylko transmisje z odpowiednimi systemami modulacyjnymi, które nie są łatwe do pomierzenia. Musimy znać wartość maksymalną natężenia mocy emisyjnej, która przez operatora jest wykorzystywana w danym zakresie częstotliwości, w, danym, w danej stacji bazowej. Kłopot polega na tym, że niestety nie mamy zarejestrowanych informacji, które są w pełni wiarygodne na temat mocy emisyjnej danej stacji bazowej. Jeśli takie Informacje byśmy posiadali, to oczywiście wykorzystanie tych metod bezpośrednich i pośrednich jest możliwe jak najbardziej. Nasze wyniki nie wskazują na to, aby w jakimkolwiek punkcie w otoczeniu punktów dostępowych sieci Wi-Fi w zakresach e, takich wysokościach, których czy w punktach dostępnych dla użytkowników e, można było stwierdzić, nawet przekroczenie 50% wartości dopuszczalnej tą wartością jest 7 V na metr. Rejestrowane przez nas wartości nie przekraczały 2 V na metr. Ludzie kupują, biorą domy, nieruchomości, biorą kredyt na 30-40 lat. Tak naprawdę do, to jest jeden kredyt do końca życia. I teraz proszę sobie wyobrazić, co się dzieje, jeżeli zostanie taka stacja bazowa y, ustawiona. Ludzie zaczynają chorować. Wszyscy o tym wiedzą. Taka nieruchomość traci 60-70% wartości. To jest ruina rodziny, bo nikt tego nie kupi, a muszą spłacać, prawda?